Do rzecznika może się zwrócić każdy obywatel ze swoją skargą. Rocznie do biura rzecznika trafia około 27 tysięcy skarg. To jest bardzo dużo, bo tym musi się zająć grupa prawników. Tak jak powiedziałem, około 200 prawników, specjalistów w różnych dziedzinach i często najzwyczajniej w świecie niektóre tematy, niektóre sprawy mamy zbyt mało osób w stosunku do tego, jakie jest zapotrzebowanie społeczne na naszą pracę i to czasami powoduje pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o rozpatrywanie spraw. Ja wielokrotnie to zgłaszałem parlamentowi, że przydałoby się większe środki na działalność biura rzecznika, ale niestety nie spotkało to się jak do tej pory z uznaniem. Natomiast w mojej pracy ja uznałem, że bardzo ważne jest to, żeby nie tylko można powiedzieć siedzieć za biurkiem i w Warszawie i czekać na sprawy i zajmować się tymi rzeczami, które gdzieś tam trafią na te biurko, ale właśnie, żeby jeździć po Polsce i żeby spotkać się z mieszkańcami. I do tej pory zorganizowaliśmy około 180 spotkań takich jak to w całej Polsce. W zasadzie dla nas to już jest takie, powiedziałbym, trzecie okrążenie po Polsce, jak tak właśnie od początku mojej kadencji jeździmy, ponieważ uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby Państwa wysłuchać, żeby zdobyć informacje na temat bardzo konkretnych spraw, ale także na temat konkretnych sygnałów, co w Polsce nie działa, albo czemu należałoby się szczególnie przyjrzeć. To, co znajduje się w tym kręgu zainteresowań biura rzecznika, to są szeroko pojęte naruszenia praw i wolności obywatelskich. Konstytucja nasza, no, ten katalog praw i wolności definiuje niezwykle szeroko, bo w zasadzie wszystkie artykuły od artykułu 30 do 76 są temu poświęcone. Natomiast warto pamiętać, że w Polsce mamy też inne instytucje, które pomagają obywatelom, też takie inne instytucje rzecznicze. Mamy rzecznika praw pacjenta, mamy rzecznika praw dziecka, mamy rzeczników praw konsumenta, którzy działają na poziomie każdego powiatu. Mamy Urząd Ochrony Danych Osobowych, czyli wcześniejsze GIODO, czyli wcześniejszy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Mamy też prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czy rzecznika finansowego. To jest cały, można powiedzieć, cały zestaw różnych instytucji, które obywatelom pomagają. Natomiast najczęściej bywa tak, że takie najpoważniejsze, najtrudniejsze sprawy trafiają do biura rzecznika. I też Konstytucja tak to określa. Artykuł 80 Konstytucji określa, że każdy obywatel ma prawo zwrócić się ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich. No jak się zwraca, to Rzecznik ma za zadanie się tą sprawą zająć. Natomiast, Szanowni Państwo, to nie znaczy, że zawsze Rzecznik mówi, że obywatel ma rację. Tak? To znaczy, bywa tak, że czasami po przejrzeniu dokumentów, po zapoznaniu się z regulacjami możemy odpowiedzieć w sposób negatywny, powiedzieć, że nie widzimy, czy nie dostrzegamy naruszenia praw człowieka. My musimy się kierować literą prawa, a nie tym, jakie ktoś ma subiektywne odczucia. I to czasami powoduje pewien taki dysonans, bo jak to rzecznik mi nie pomógł? No, czasami nie pomógł, bo po prostu nie mógł w świetle nieobowiązujących przepisów prawa.